Szanowni Państwo, kolejnym zadaniem, które wyliczymy, będzie problem następujący. Nam jest punkt, znowu będzie to punkt 1,0. Dany jest punkt, w którym 1,0, nazwijmy go P. I pytanie jest następujące. O jaki kąt należy obrócić punkt P wokół początku układów współrzędnych, aby trafić w punkt na przykład B, obsłużonych krawasek z 2 przez 2 minus krawasek z 2 przez 2. To jest mniej więcej tutaj. Tutaj pewna uwaga. Jest wiele takich kątów, jakie można obrócić kąt P. Na przykład możemy kąt P obrócić taki kąt nie za duży, ale w prawą stronę. Możemy go obrócić o kąt większy, ale w lewą stronę. Możemy go obrócić na przykład dwa razy wokół początku układu i jeszcze trochę i tak dalej. Zatem uściślimy pytanie. Pytamy o najmniejszy kąt dodatni, o jaki należy obrócić punkt P, żeby otrzymać punkt B od współrzędnych. Punkt P ma 1,0, B, kierowcy z 2 przez 2, minus kierowcy z 2 przez 2. Skoro będziemy obracać o kąt dodatni, to będziemy obracać w kierunku ruchu przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Zatem w tę stronę. Oczywiście wiemy, że skoro odległość punktu B od początku układu wynosi 1, to odległość punktu B od początku układu również powinna wynosić 1. Gdyby nie to, że mamy zaufanie, że zadanie jest dobrze ułożone, być może byśmy to sprawdzili, możecie Państwo sprawdzić, że odległość punktu B od początku układu faktycznie jest równa 1, ale my nie będziemy tego liczyć. Jak to zadanie rozwiązać, proszę Państwa? Popatrzmy najpierw na rysunek. Widać, że kąt B leży w czwartej ćwiartce. Napisuję może odpowiedni wodący, czy po prostu wodzący nawet O. Więc z rysunku możemy odczytać, że należy punkt P obrócić o trzykrotność kąta prostego i jeszcze trochę. Zatem ten kąt to będzie 3 drugie pi. Tak, przypominam, że kąt prosty to pi drugich. Mierzymy kąty w radianach. Zatem 3 drugie pi, dodać jeszcze coś. To coś. O tutaj. Tak? Ten kąt. Dlaczego tak? Nie chcę się zajmować dodatnimi i ujemnymi współrzędnymi w tej chwili. Chcę po prostu korzystać z trygonometrii w trójkącie prostokątnym. Ten trójkąt prostokątny będzie mnie interesował. Proszę Państwa, skoro znamy współrzędny punktu B, to wiemy, że jego długość od punktu B, jak powiedzieliśmy sobie, jest 1. Wiemy, że długość tego odcinka na przykład to jest odcięta punktu B. Krawasek z 2 przez 2. Wiemy też, że długość tego odcinka to jest jego rzędna. Dokładnie wartość bezwzględna jego rzędnej. Krawasek z 2 przez 2, ale to nam nie jest potrzebne. Dlaczego? No, popatrzmy. Poszukujemy tego kąta. Znamy długość przy prostokątnej przeciwległej do tego kąta i przeciwprostokątnej. Zatem wiemy, że alfa. Zatem wiemy, że sinus alfa to jest pierwiastek z 2 przez 2 przez 1, czyli pierwiastek z 2 przez 2. Wiemy, że jest tylko jeden kąt ostry, którego sinus wynosi pierwiastek z 2 przez 2. Jest to kąt 45 stopni, jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do miary stopniowej, lub pi czwarty, jeśli do miary ruchowej. Zatem alfa jest kątem pi czwarty. Teraz wiemy, że do 3 długich pi, do trzykrotności kąta prostego, musimy dodać jeszcze połowę kąta prostego, pi czwarty. Otrzymując, jak nie trudno policzyć, kąt 7 czwartych pi. Oczywiście możemy go przyjrzeć na miarę stopniowo, jeśli komuś to potrzebne. Nam to nie jest potrzebne. Zadanie jest rozwiązane. Dziękuję bardzo.